Nadszedł najwyższy czas na to, żeby wreszcie zająć się stylistyką Supry. No, miał być granatowy, ale trafił się taki, który ma niemal identyczny kolor jak Supra. Mamy to! Ale zanim wystartujemy, to prosimy, wciśnijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek, dzięki któremu dostaniecie powiadomienia o nowych materiałach, bo dzięki temu możemy rozwijać ten kanał. Żarty żartami, ale serio, dzisiaj będziemy rozmawiali o kołach i będziemy koła wymieniali, całe, i oponę, i felgę, bo to jest bardzo istotna część samochodu i wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, jak bardzo istotna. Ja zawsze to porównuję do butów. Jak założycie dobre, to idziecie pewnie i stabilnie. Jak założycie złe, prędzej możecie się wyjebać niż dojść do celu. Tutaj mam założone seryjnie jeszcze supersporty, Michelin Pilot Supersport, i to jest świetna opona, pod jednym warunkiem, że jest bardzo dobrze rozgrzana. Natomiast zimówki, no to wiadomo, są zrobione z innej mieszanki, inaczej to będzie działało. Potem Wam pokażę, jakie zimówki też do tego wybraliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o samą felgę, to też ją wymieniamy i tutaj już mieliście swój udział w tym wyborze, bo pamiętacie, może ci, którzy obserwują mnie na Insta, zrobiłem ankietę, pokazałem 3 felgi i wybrałem dokładnie tę, którą Wy wybraliście, chociaż ja też wybrałbym ją i też opowiem Wam dlaczego. To jedziemy sprawdzać, jak ta twarda cholernie guma zachowuje się przy takich niższych temperaturach, kiedy jest nierozgrzana. Tych Michelinów Pilot Supersport, które mam tutaj w Suprze, nie znajdziecie już na rynku do kupienia, bo zostały zastąpione nowymi, czyli tymi o oznaczeniu 4S. A to podobno wynikało z tego, że ludzie skarżyli się na te supersporty. To kiedy tylko temperatury spadają w okolice 15 stopni, to nie są w stanie w normalnym użytkowaniu te opony złapać porządnej trakcji. Każdy zakręt to jest jazda z duszą na ramieniu. Czy wypluje najpierw dupę, czy najpierw wypluje mi przód? Czy zarzuci mnie bokiem, czy pojadę w rów? A to wynikało oczywiście z tego, że na tyle twardą mieszankę i taką mieszankę tutaj zastosowano, że ono potrzebowała temperatury, żeby zacząć kleić. 90% czasu i tak jeździcie delikatniej na krótszych dystansach. Zobaczcie, przejechaliśmy jakieś tam 15-16 km. I ciągle jaka jest niska temperatura opony. I to w środku, bo przecież sprawdzają w środku, a nie na zewnątrz, więc bieżnik może być jeszcze zimniejszy, bo na zewnątrz mamy dokładnie 7 stopni. Instalujemy tego dziada, Race Logica, i sprawdzimy to 0-100 na zimnych oponach. Resetujemy. I żeby było jasne, to sprawdzimy to w ten sposób, że wrzucimy sobie tryb sport i wyłączymy całkowicie kontrolę trakcji. Ale żadnych tam procedur nie będziemy robili, tylko po prostu wbijemy nogę w pedał gazu, puszczając hamulec. 3, 4. Pięć i jedna dziesiąta sekundy. Jak na zimną oponę, to i tak całkiem nieźle. Chodźmy już wymieniać te opony! Rambo, pierwsza krew. Nasze nowe felgi do Supruni, proszę bardzo. Japan Racing Wheels model SL01, a wybrałem akurat ten z kilku względów. Wygląd to jedno, obłędnie mi się podoba, jeszcze w tym takim metalicznym, to nie jest czarny, taki mocny grafit z lekkim tylko połyskiem, bardziej matowy tak naprawdę, ale wygląd to jest jedno. Druga rzecz, to wybrałem je ze względu na wagę. Bo mają być lżejsze od tych seryjnych o jakieś 1,5 kg, co znaczy, że zmniejszy nam się nie tylko masa całego samochodu, ale zmniejszy się też masa niereserowana auta. To jest jeszcze ważniejsze. Ale jest jeszcze trzecia rzecz, dlaczego wybrałem akurat ten model i tą felgę. Bo są stosunkowo niedrogie. Za porządne, takie wiecie, lżejsze, znanych marek trzeba zapłacić za komplet 14, 15, no czasami 10 tysięcy złotych. A te kosztował komplet 4,5 tysiąca złotych. W dodatku jest dostępny od ręki, więc jak coś się pognie, jak coś gdzieś, w coś gdzieś przywale, jak na torze coś nie wyjdzie, to będzie łatwo taką felgę dokupić. Przy oponach miałem trochę większy problem, bo tutaj sami dobrze wiecie, że jest ogromny wybór. Na pewno byłem zdecydowany na jakąś markę premium. Ostatecznie padło na Wredesteina, bo o ile Wredestein nie robi może super opon na wiosnę i na ten letni okres do samochodów sportowych, to robi świetne opony zimowe i wielosezonowe. Wygrywają wszystkie testy, tak jak sobie porównałem, jeżeli chodzi o hamo, o długość drogi hamowania i na mokrym, i na pracę w tych ujemnych i niższych temperaturach, ale jeszcze dwie inne rzeczy mnie do tego przekonały, mianowicie cena, bo mają świetną relację ceny do jakości, są 20-30% tańsze niż te inne wiodące marki. I jeszcze jedna rzecz, mianowicie zobaczcie na ten rant tutaj. To na tym bardzo mi zależało, ponieważ
nie chciałbym uszkodzić tych pięknych felg Japan Racing, więc tutaj wchodzi nam głęboko felga i ponoć to jest największy na rynku rant chroniący tę felgę. Czyli jak gdzieś przytrę o krawężnik, to oponę jedynie lekko może zedrę, ewentualnie tutaj jakiś ślad pozostanie, ale felga ocaleje. A jak wiadomo, lepiej wymienić oponę niż wymieniać całą felgę. To zaczniemy robić. Ja bym proponował wiesz co, jednak od podniesienia samochodu, bo chyba na lewarku nie będziemy z tym działali, nie? Będzie łatwiej. To ja zacznę właśnie od wykręcenia naszych tuningowych nakrętek. To jest coś, do czego się nadaje przynajmniej. Swoją drogą nie uwierzylibyście, ile takich dupereli już jest na AliExpress. I to kosztowało chyba z 8 zł. Nie za jedną, za wszystkie. A jeszcze chodźcie, pokażę wam, jaki korek wlewu paliwa se kupiłem. Hmm? W kolorze. Jest złodziejka, proszę. Sprawa. Jeszcze będzie nam potrzebne do wykręcenia. Wiem. Dobra. Jedna jest. Normalnie moglibyśmy śmiało po prostu założyć nowe opony na nowe felgi i byłoby po kłopocie, ale tutaj są te nieszczęsne czujniki, które mierzą ciśnienie oraz temperaturę, więc każdą oponę najpierw musimy zdjąć z felgi i przemontować czujnik na nową felgę, tam dopiero założyć opony. Dawaj, ja tu trzymam. Szybko tym nie będziesz jeździł, nie? Nie. No to spokojnie. Ja staram się tak do 90 na autostradzie. To nie musi być dokładnie. Jak jadę za tirem, to pali mi 4,2, 4,3. Tu jest otwór regulacyjny na imbusie. A tutaj go dokręcimy. Mhm. Resztę kluczem, tak? 8 Nm. Żeby Łukasz nie miał problemów później z tym, że albo powietrze mu schodzi, albo tam. Albo nie dochodzi. Albo nie dochodzi. Gdzie biceps zaraz pęknie. Żyłka na czole już wyskakuje. Silikon ci się wyleje z bicepsów. Dobra. To ja póki co ważę w takim razie. Waż. 10,6. Czy ta będzie lżejsza? I o ile? Jeżeli lżejsza. Proszę bardzo. Kilogram 200, czyli mamy 10% z wagi mniej na każdej feldze. Kilogram 300. No mówię ci, że nie jestem dobry z matematyki. Co daje masa niższa nieresorowana? Jakie to są elementy? To przede wszystkim felga opona, układ hamulcowy, piasta, czyli wszystko to. Półosie. Półosie, wszystko to, co nie jest przytwierdzone do nadwozia, tylko... Czyli rozumiem, to co nie resoruje tak naprawdę, tak? Czyli to jest ten, wpada w wibrację na dobrą sprawę. No dobra, ale co w takim razie da nam, Marcin, zmniejszenie tej masy nieresorowanej? Załóżmy, że te felgi za chwilę będą lżejsze, jak je zważymy. I co nam to daje w praktyce? Wiesz, masa nieresorowana, im ona jest większa, tym daje większe drgania i wibracje od drogi na nadwozie samochodu. Więc jeżeli będzie mniejsza ta masa, to komfort jazdy będzie większy. No na tym nam bardzo zależy, no powiem ci. Nie zależy, ale pamiętaj też o tym, że potrzeba więcej energii, żeby masę nieresorowaną wprowadzić w ruch obrotowy. I trzeba też więcej energii, żeby tą masę nieresorowaną z tego ruchu obrotowego zatrzymać, czyli przyspieszanie i hamowanie. Mhm. A jeżeli masa nieresorowana będzie mniejsza, zawieszenie będzie miało mniej pracy, łatwiej sobie poradzi z wytłumieniem drgań, no i oczywiście wtedy będziesz miał większą przyczepność. No dobrze, a czy w efekcie też na przykład ktoś nie jeździ sportowo po torze, ale chce sobie kupić felgi, które będą ładnie wyglądały i będą lżejsze, zmniejszy to też obciążenie samego zawieszenia, w sensie, że będzie, nie wiem, trwalsze? No, zawieszenie będzie musiało tłumić mniej energii od tej masy nieresorowanej. Okej, czyli to też się opłaca wtedy, jak nie jeździsz po torze. Dobra. Jedziemy. Tak wyglądają spracowane ręce. To jest szerokość felgi. Tutaj mamy rozmiar niezmieniony, bo zostaliśmy przy 19. No tutaj liczą się też to, ile jest otworów, jak są rozstawione. A teraz powiedz mi, co to jest ET? I to jest odległość od środka felgi do płaszczyzny mocowania na piaście. Czyli tego tutaj, tak? O, tego tu. Mhm. Dobra, ale co nam to daje? Wysuwa, rozumiem, trochę felgę do granicy samochodu tak naprawdę, czyli zwiększa nam się rozstaw kół. No bo jeżeli zwiększamy średnicę felgi, to jest szerokość felgi. Szerokość, tak. To musimy się zastanowić, w którą stronę chcemy, żeby ta felga była poszerzona. Czy na zewnątrz samochodu, czy do środka. Czy do środka. Nie zawsze mamy miejsce do środka, bo może być kolumna amortyzatora, sprężyna i tak dalej. Okay. Ogranicza ci to wtedy też skręt, jak felgę jest schowana do środka. Może ocierać obłotniki, tak? Może ocierać obłotniki, więc zawsze trzeba się zastanowić, w którą stronę zmieniamy ten dystans i tak to dobieramy właśnie samym ET.
Idealnie byłoby zostawić tak, dobrać takę T, żeby szerokość felgi i w jedną i w drugą stronę, czyli na zewnątrz i do wewnątrz, zmieniła się o tyle samo, bo wtedy nie zmieniamy rozstawu kół i generalnie nie ma to większego wpływu na prowadzenie samochodu. Okej, to ja nie wiem, ja prosiłem o jedno, ponieważ ona w nadkolach jeszcze miała sporo miejsca po stronie zewnętrznej. Chciałem zmienić trochę, poszerzyć ten rozstaw tych kół, żeby ona lepiej, stabilniej się zachowywała na przykład w zakrętach. No bo jak jest szerzej rozstawiona, no to wiadomo, stabilniej stoi, nie? Tak jak ty stoisz prosto, jak stoisz w rozkroku, nie? Na tej zasadzie. Więc mam nadzieję, że ona trochę nam wyjdzie tak naprawdę do linii karoserii, ale jednocześnie przy amortyzacji będzie ładnie się chowała w nadkolu, jak przyjdzie zawieszenie i trzeba będzie obniżyć trochę samochód i przy skręcie nie będzie zawadzała o żaden błot. Możemy sobie to zmierzyć, bo przyłożymy jedną felgę samo, bez opony do piasty, zmierzymy sobie odległość od krawędzi błotnika i tak samo zrobimy oryginalnie. Co ty, na żywca jedziemy, zobaczymy. Mi powiedz, czy przednie i tylne felgi mają tą samą szerokość? Nie, przednie mają 9,5 cala. A kto jest na gałęź węższy? Czyli to jest przednia. A te na tył mają 10,5 cala, więc tą, którą masz, jest węższa. To teraz tylko potrzebuję opony na przód. Już właśnie biorę, już ci oczyszczam. Dziękuję. Wiesz, wyjmuję całą żmię, który wchodził w bieżę, jak ją toczyłem. Znowu kupiłeś używane opony. Szkoda mi pieniędzy na nowe. Zobacz, kurna, wszystkie dzyndle są, wszystko jest. Popatrz, nie. Ciężka, wiesz? Chyba ciężka są. Nie o to chodziło, nie? Może zważymy też opony. 10,3. Starowinka. No to będzie cięższe, już czuję. To co odzyskaliśmy? Fajnie, że masz lżejsze felgi, to możesz założyć cięższe opony, to będzie na to samo. No ale zimówki są zawsze cięższe, bo to jest inna mieszanka. Zobacz, jaki tutaj jest, kurde, bieżnik. No porównaj sobie, popatrz, chłopie. Tu jest 1,5 kg więcej bieżnika. Super, o tej maśnie reserowanej to cała ta teoria teraz. Szlak ją trafił. Nie, po prostu ją idealnie, no do zimowych opon jeszcze ją wyzerowaliśmy po prostu. No pewnie. Yes. Mrugnąłem. Jak przy kichaniu, nie da się nie mrugnąć. Ale to będzie pięknie wyglądało, bo już sam popełnił. Jakie ole, kurwa. Czyż to, ale to nie masz czarnych? To jest tak, jakbyś kupił sobie, rozumiesz, elegancką, fajną marynarkę i tutaj miał taką wielką plamę tłuszczu na niej. Przynajmniej jest okej. Ale leciutkie, ale wyważone. No ładnie siadły. O kurde, ale spasowanie razem z tą zaciskiem. Karta nawet tam nie wchodzi, która ma taką grubość z 2 mm. To się zacięło. Myślałem, że złamałem klucz za 2000. Myślałem, że będą bardziej czarne, szczerze mówiąc, a przyjechały takie grafitowe, ale teraz, kurde, naprawdę mi się podoba, bo fajnie koresponduje i z tym czerwonym, i z tym czarnym. Mało tego, zlewa się trochę z oponą, więc sprawia wrażenie, jakby była trochę większa ta felga. A nie zwiększaliśmy celowo felgi, ponieważ 19 cali jednak do sportu, jak jest naleśnik, no to też niedobrze, jak jest na torze. Ta guma mniej pracuje wtedy, nie? To jazdy po mieście, po to się męczyć na takich płaskich oponach. No, dokładnie. Kurna, super. No, naprawdę. Nie wiem jak wam, ale mnie mega urzekają się. Podobają mi się te cieniutkie ramionka szczególnie, przez które widać, jak tutaj nowy zacisk założymy. Większą tarczę, która jeszcze nam wypełni tutaj ten przód. Ależ będzie miód. Jak zwykle super fajna robota. Gdzie żeś jak się ubrudził? A gdzieś trzymałem ręce, żeby gdzie trzeba. Dzięki, stary. A my jedziemy w takim razie jeszcze raz zmierzyć 0-100, czyli jak w tych chłodniejszych dniach zachowuje się opona zimowa kontra letnia. No dobra, nadejszła wielkopomna chwila, chwila prawdy. Pamiętacie, przyspieszenie 0-100 na letnich to było 5,1 sekundy z tą wyłączoną kontrolą trakcji i po prostu hamulec i od razu gaz. Teraz warunki mamy niemal identyczne, bo mamy 8 stopni na zewnątrz, temperatura powietrza i opony też mają 16, 17, 18 stopni, no i wszystkie oczywiście 2,3 bara. Ale jedna rzecz się zmieniła. Jest lekko mokro, więc warunki są trochę utrudnione. No dobra, to tak, tryb sport włączony, kontrola trakcji wyłączona, do przodu bieg, normalnie jak ta opona okaże się szybsza od 0 do 100, od letniej na suchym, to kurde, komuś z was sprezentuję komplet takich opon. 3,
dwa, jeden, go! Zimowa opona na mokrej nawierzchni przy podobnych warunkach temperaturowych jest o 0,1 sekundy szybsza od letniej. Autentycznie 5,0. I to jest właśnie ta różnica pomiędzy tą oponą letnią a zimową w sportowym samochodzie. Bo o ile ta letnia jest super, jak jest rozgrzana, jak jest ciepło, jak jest gorący asfalt, jak ona już ma większą prędkość, jak ta guma tam w środku pracuje przy wyższej temperaturze, jest super, bez dwóch zdań. Natomiast kiedy tylko te temperatury spadają, nawet poniżej 10 stopni, to nie musi być okolica zera czy nawet minus, nie musi leżeć śnieg, tylko ta opona zimowa w sportowym aucie zdaje egzamin już kiedy te temperatury są poniżej 10 stopni Celsjusza. Zdecydowanie przy normalnym jeździe codziennej, to warto ją założyć nawet odrobinę wcześniej niż do klasycznych samochodów, bo po prostu poniżej 10 stopni ona będzie się zachowywała znacznie lepiej niż letnia. Szczerze mówiąc, to nie spodziewałem się, że mimo tego, że temperatury mamy identyczne, to na tej mokrej nawierzchni, bo naprawdę jest dosyć ślisko, zimowa opona okaże się o tą 0,1 sekundy szybsza od letniej. No dobra, jak mawiał klasyk, słowo się rzekło, kobyłka u płota. My nie rzucamy słów na wiatr. Obiecałem, że jeżeli zimówka będzie szybsza od letniej, to wy też zimówkę dostaniecie. I proszę bardzo, jest zimówka, nówka sztuka. Nie pokazuj tak z bliska, bo to nie jest ta dokładnie. Ta jest taka maleńka. A my mamy nie jedną, tylko komplet oczywiście dla jednego lub jednej z Was i to w dowolnie wybranym rozmiarze. Męskim, damskim, taki rozmiar jaki będzie Wam pasował i w calach, i w szerokości, i w profilu. A co zrobić, żeby wygrać ten komplet opon Fredesteina Wintrack Pro? Wystarczy, że wpadniecie do mnie na Insta, tam jest takie zdjęcie z tymi oponami i przez tydzień możecie je komentować. Komentarz, który zbierze najwięcej serduszek, dostanie komplet opon. Nie super, komplet opon. Więc wpadajcie do mnie na Insta, komentujcie i opony wygrywajcie!